sama i nie szukała mej miłości. Chciałam tylko poznać przyjaźni słodki smak. Tam zjawiłeś się ty, ty byłeś tak jak letni powiew. Dotyk twój przyprawił mnie o dreszcz. To była jednak miłość, choć jej nie miało być. Marzenia o uczuciach skrywały nasze sny. Wpierw była tylko przyjaźń, więcej nie miało być. Lecz ty mnie rozkochałeś, serce swe mi dałeś i tak jest do dziś. Szybko mija czas, lecz zostaje nasza miłość, którą ciągle czuję, gdy ty dotykasz mnie. Choć przybyło nam lat, to dla nas nic się nie zmieniło. Wciąż ten sam, gdy patrzę w oczy twe. A już teraz przenoszymy się prosto do Kępna, tam też kolejno relacja Szlagier Top 10. Witam Państwa bardzo serdecznie. 333 notowanie odbyło się w minioną niedzielę na antenie Radia Sud. Proszę posłuchać, jak wygląda nasza gorąca top 10. Na miejscu 10 nowość Brygida i Robert Łukowski, Mi Amor. Miejsce 9 to spadek Team Fabian, Za rok lub dwa. W górę pnie się Bernadetta Kowalska, Joje Dziołcha. Miejsce 8. Również w górę Blue Party, Zabujany w tobie, na 7. A na 6 spadek Paweł Sobota i Witamina, Kasa misiu kasa. Miejsce 5 to Kapela Górki, Zatańcz ze mną pod górami, to szlagier, który wzbija się wyżej. Na 4 spadek Paweł Sylksteiner, Stary rodzinny dom. Miejsce 3 w górę Adi, Otwórz serce. Również w górę na 2 Arkadia Band, Tańcz, gdy buzuki gra. A na miejscu 1 bez zmian Piotr Feszter, Słońce i ty. I tak wygląda nasze gorące notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy Asi Kaczorowskiej za kolejny finał, tym razem 333 w Radiu Sud. No i pamiętajcie, że Asia Kaczorowska poprowadzi kolejny koncert serii 600+, dokładnie 27 października w Kobylej Górze, to jest tak pomiędzy Kępnem a Oszczeszowem w klubie Epoka. Tam pojawi się też plejada szlagierowych gwiazd, a między innymi zobaczycie Bernadetta Kowalską, Mirka Szołtyska, Brygida i Roberta Łukowskich, Dawida Janiaka, Pawła Siluka Steinera, Adiego, Sylwia Drzewiecko, Paweł Sobota and Witamina Zawito, będzie też Ewa Czajka. Do głosujących na Szlager Top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert 600+ w Kobylej Górze. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie.
życie to dar. Nie zna nikt swoich kart. Jedno co wiem, mamy siebie, ty wiesz. Jak błogi świt ptaków śpiew, szczyty gór, piękne sny. Coś pięknego już wiem, wybrałem. Kochać cię, dobre słowo i uśmiech twój co dzień. Razem z tobą iść przez życie, zbierać chwile te. Wszystko po to, by kochać cię. Piszę ten list, a w nim mam kilka słów. Niełatwo jest, kiedy siadam tu znów. Samotność to liryk miłości mej. Ważne, że wciąż jesteś tu i to wszystko, czego chcę. Coś pięknego już wiem, wybrałem. Kochać cię, dobre słowo i uśmiech twój co dzień. Razem z tobą iść przez życie, zbierać chwile te. Wszystko po to, by kochać cię. Informacja, którą wam teraz podam, to na nią odpowiedź przed chwilą, żeście słyszeli w refrenie. Coś pięknego. Nie jedna pani tak też powie, kiedy dowie się, że Dawid Janiak wystąpi na koncercie 600+ 27 października w Kobylej Górze. A już te rozki możecie śmiało zrobić głośni, bo za chwilę specjalnie Dowoz Teledysk i kapela Łogórki. Oni dzisiaj niestety poza szlagier top 10. Zaraz po tym teledysku musicie zostać razem z nami, bo w moim studiu zapowiadani goście, czyli Brygida i Robert Łukowscy. Po różnych miejscach przechodzę co dzień, z pełnych wrażeń mój los składa się. Bo życia garść jest dana mi, co już minęło wiem do dziś. A to co będzie, weź posłuchaj, powiem ci. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Chciał uciec gdzieś w daleki świat, to wiem, że nigdzie nie będzie mi tak. Bo tylko tutaj myślimy, ze wszystkich miejsc spychają mnie, by pod górami z tobą szczęściem cieszyć się. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Thank you.
Wolny wiatr melodię nam gra, góry swym płaszczem nas chronią od zła. Dlatego uwierz słowa te i zechciej dać i namówić się na jeden taniec pod górami, proszę cię. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. No i roztomili czas i pora przywitać w naszym szlagierowym studiu moich dzisiejszych gości. Państwo dokładnie widzicie, kto zawitał do nos. Brygida w Nowym Klaździe, proszę bardzo. Tak jest. I szczuplejszy o 200 zł Robert, czyli państwo Łukowscy. No witamy. I bardziej zgodne śląskie małżeństwo. Tak, Sebastianku, witamy kochani. Witamy serdecznie, ale jednak to jest prawda, Sebastian, że 200 zł w plecy poszło. Oj tam, bez przesady. Słuchajcie, dobrze, to możesz potraktować jaki taki jesienny prezent do żony. Gieszynka? Ja taki gieszynka. Proszę bardzo. O, tak, Brygitko, tak. Musisz do mnie przyjeżdżać, żeby sobie gieszynki szafnej. Czyli musimy rzadziej jeździć do Sebastiana, żeby kurczę nie wydawać pieniędzy. Słuchajcie, jesień. Tak, o pora roku my zaczęli. Z czym wam się kojarzy jesień? Jesień. Z grzybobraniem i ze szkołą. A mi ze zbieraniem liści i skokaniem na kupa. No tak na bajtla, za bajtla my tak robili, zgarniali my i skokali na te liście. Tak. Dobra, to co, na grzybach żeście już byli? Oczywiście, bo pełne zbiory, pełna piwnica. Bardzo dużo. Ale to tak richty, żeście ale naprawdę, nie Sebastianku, naprawdę. Poważnie. I nogi mnie bolą do dzisiaj. Ale to co, suszycie, zupa? I suszymy, i mrożymy, i do słoików robimy, i w musztardzie, i w keczupie, we wszystkim co się do. I w curry. I w curry, o właśnie. Okej, okay. No to rozumiem, że jesień wam się dobrze zaczyna. Ja. Bardzo. No to moi drodzy państwo, bierzcie z nich przykład, możecie pograbić liście, chociaż jeszcze nie slatują, ale za niedługo już zaczną, a Robert może dzisiaj pokoże, jak to się skoku właśnie na takim liście. Słuchajcie, bo nasza produkcja jest bardzo ciekawą, chcą was sprawdzić z tego grzybobrania, jakie te grzyby zbierocie, bo to jest ważne, nie? Znacie się w ogóle na grzybach, czy... Znaczy się, no, ja się trochę znam, ja przeważnie zbieram takie srogie, takie srogie i czerwone do teściowej. Na zupka! Nie, ale nie, widać, że tak się znacie na grzybach, bo jeszcze żyjecie. Tak jest. Ale u teściowej nic nie godomy, nie wiadomo co z nią jest. A mamusia jak się czuje po zupce? Ale tak poważnie to od grzybki. Borowiki szlachetne, maślaczki jak się zdarzą, choć mało. Dwa rydze się zdarzyły w tym sezonie. A kurki 2 kilo to jak jademy z północy z koncertu kupujemy. Tak no, jest. No, to czyli najlepsze, nie ma. Najlepsze grzybobranie w tym momencie. Dobrze, dobrze. Tak. Słuchajcie, to teraz wracamy do takiego głównego powodu waszej dzisiejszej wizyty tutaj. Zaprezentowaliście dokładnie 3 tygodnie temu widzom Listy Śląskich Szlagierów wasz najnowszy produkt Mi Amor, taki naprawdę śląski tytuł ta piosenka miała. No właśnie, no taki Przaja ci, nie? Przaja ci. Tak. W ogóle skąd taki pomysł na taki tytuł? O nie wiem, to musisz popatrzeć na Brygidę, ona to tam. Się tam coś uroiło, rozumiesz? Napisała tekst. Na papier, tekst, muzyka, jest, jedzie się. Klip do tego i gotowe. Lista Śląskich Szlagierów. Promuję, no. Oglądajcie. Tak. Oglądajcie, głosujcie. Tak dobrze. Jest. Dobrze, ale to są takie twoje marzenia troszkę? Takie, że tak po włosku byś chciała? Nie, że marzenia. Nie, no to ile idzie śpiewać o jakichś takich, nie wiem, moja Roztomiło, a coś tam, rozumiesz? Małej kawiarni. Małej kawiarni, dokładnie.
Zachciało mi się coś takiego innego. Coś włoskiego, że tak. Dobrze, no to skoro już tak cię tutaj ciągniemy za język, to takie mam pytanie, Brygitko. Jak tak czule do ciebie twój chłopeczek go do ci da uszko tak po śląsku? Po śląsku? Tak richtig. No. Pieszczy go pieruńsko. Tak mi go do. Czasem jak cza to cza. Nie, to taką gra wstęp tu. Nie, no. Taki forkpil. Na wstępie. Na wstępie. A ona mi odpowiada, jo ci dum ty pieruń. Tak właśnie wygląda miłość po śląsku, drodzy państwo. Tak jest. To są najlepsze przykłady tego. Słuchajcie, bo ćwierkają tak po leku wróbelki, że ten szlagier Mi Amor to piosenka, która wyjdzie w skład waszej piątej już płyty. Dokładnie. Aha, jednak te ptaszki gdzieś tam donoszą ci. No donoszą różne rzeczy mi donoszą. Ja poważnie tak, żeby gdzieś tam odpowiedzieć na swoje pytanie, to jest to na piątą płyta. Ta piosenka Mi Amor, gdzieś tam mamy w zanadrzu 6 piosenek już zrobionych. Tak. Jeszcze nam trochę zostało, czyli ale... tylko połowa drogi. No taką troszkę mniejszą, bo planujemy 15-16 numerów zrobić na ta piąta płyta. No, na pewno ty coś będzie po śląsku zaśpiewany z przytupem. Przaja ci, Grunku. Chyba, że po tych grzybach nie przeżyjemy. No. Różnie będzie. Ale tak jakiś przybliżony termin znocie, chcielibyście się wyrobić? No chcielibyśmy się wyrobić na lato. Na lato. No fajnie, tak na lato. Mm. Koncerty się zaczynają. Płyta na lato. Koncerty się zaczynają w lato, plenery i tak dalej. I ta płyta tak świeżutko. Piąto. No, byłoby w sam raz. Świeżo fajnie by było. No, na pewno fajnie by było. Świeżo piąto płyta, nie wyciągnięto z piwnicy, nie nazbiera na grzybach. Nie. Tak się będzie zapowiadała przynajmniej, tak romantycznie, tak Mi Amor. Tak. Moi drodzy państwo, jeszcze chwila musicie na nią poczekać. Mi Amor, Mi Amor, Mi Amor, czy jeszcze spotkam cię? Słuchajcie, to teraz Josie trochę by dachwolu, bo nie wiem czy wiecie, ale już za niedługo, już za chwilę właśnie ten program Lista Śląskich Szlagierów, program, który to między innymi promuje też włos i wasze szlagiery, będzie miał dokładnie za 2 tygodnie szóstka z przodu. Czyli jest dojrzały. Bardzo dojrzały, bo to będzie 600 wydanie i 600 finał Listy Śląskich Szlagierów, 600 tygodni ze szlagierami. Ale się cieszymy, normalnie super. Naprawdę, ino gratulować. No właśnie, i co wy na to, słuchajcie, bo to jest też tak, że to troszkę się ta wasza przygoda tutaj zaczynała. Zaczynała i cały czas się rozwija. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, kochany, że my właśnie tutaj są między tymi innymi uczestnikami, artystami. Także no dzięki Śląskiej Liście Szlagierów. Wystarczy sięgnąć pamięcią. Jak mało kawiarnia powstała. Dokładnie. A do tego jeszcze będziemy starali się właśnie wrócić. I obie no tak się chciał spytać, czy wy się czujecie te 600 tygodni starsi? Muzycznie. Siwieja już. Powiem. Albo nie wysoko musi spaczyć. Ale siwieja już i razem z listą się sparzyjemy, dojrzewamy do dobrych numerów. Wszystko tak razem, mam nadzieję, że dobrze osiągniemy swój cel. I się cieszymy, że lista ma 600. 600, to już za 2 tygodnie, moi drodzy państwo. Santa Cruz, w oczy twe spojrzeć chcę. A skoro już o tej 600 godomem, bo to wy jako takie tuzy Listy Śląskich Szlagierów wystąpicie na 2 koncertach 600+. 13 października to będzie w Krzyżanowicach, a 27 października w Kobylej Górze. Tak. Macie już ustalone, w czym wystąpicie stroje, bo to jest zawsze było ciekawe. A nie chcemy zdradzać, a tak coś wymyślimy, coś tam wymyślimy i zaś wyskoczymy na ta scena. Coś wymyślimy. Dobrze, to ja ich trzymam trochę tak za słowo, moi drodzy państwo. I teraz wracamy do tego tematu, który już był wywołany, czyli w małej kawiarni. Tak, bo to jest taki utwór, który was wylansował, który pokazał, że te małżeństwo jest. Nasz mały diamencik. Tak, taki wasz diamencik. Powiedzcie, czy pójdzie go posłuchać na tych koncertach? No nie wiem, powiem ci szczerze, jeszcze nie myślałem, co za gromy. Teraz mnie zaskoczyłeś, ale myślę, że odkąd gdzieś tam byliśmy razem z Listą Śląskich Szlagierów, czyli ta mała kawiarnia powstała z Listą Śląskich Szlagierów. To jak najbardziej właśnie. Seba powinno się znaleźć, ta piosenka powinna się znaleźć na tym koncercie.
Nawet na tych dwóch koncertach. Moi drodzy Państwo, to w czym wystąpią i co zaśpiewają na razie jest jeszcze tajemnicą. Ja ich wydane... Na pewno będziemy mieć ubrania. No, a szkoda. Dobrze, słuchajcie, wielkie dzięki za to, żeście odwiedzili nasze studio. Bardzo było mi miło. My dziękujemy. 600 już niedługo. Trzymaj kciuki za kolejne nasze wspólne 600. Tak jest. No i widzimy się na koncertach. Oczywiście. I super. Super. I to lubię. Brygida i Robert Łukowcy moimi i waszymi gośćmi byli. No, czasem wizyta w studium musi trochę kosztować. Brygida i Robert Łukowscy, nasi dzisiejsi goście, to już za nami, moi drodzy Państwo, a przed nami zapowiadano premiera teledysku Sylwii Drzewieckiej, Anioł z Diabłem, z płyty Wspomnij Czar. Takie rzeczy i no w liście śląskich szlagierów. Myślał kiedyś, że będziesz właśnie mój. Ja noc, ty dzień, dwa inne światy, dzielimy pół na pół. Nikt nam nie wierzył w tę miłość, licho się wszędzie czaiło, a nam tak było po drodze, ze sobą przez życie iść. Codziennie biec na wprost. Mówili, to się nie uda. Mówili, nie wierzcie w cuda. A jednak nam jest po drodze ze sobą przez życie iść. To była szlagierowa nowość Sylwii Drzewieckiej, Anioł z Diabłem. Co by zagłosować na ten szlagier, styknie wysłać SMS-a na numer 71068. Kod tego teledysku to LSS Top 5382. A do głosujących na szlagier Top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert 600+ w Kobylej Górze. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie. Roztomili, jak chcecie się z Sylwią Drzewiecką trafić na żywo, będziecie mieli taką okazję, bo wystąpi ona na jubileuszowych koncertach 600+, 13 października w Krzyżanowicach, a 27 października w Kobylej Górze.